Dzień dobry. Tutaj Kuba. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu mojej siostry. Cześć, to Kuba. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu mojej siostry. Cześć. Z jaki mam głupi głos? Jezus. O, muszę się rozluźnić. Cześć, to Kuba. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu mojej siostry. ci świetnie, tylko musisz mówić przedem do mikrofonu, a nie tak. No powiedziałem. Popraw sobie kołnierzyk. Powinieneś teraz przedstawić swojego gościa. Ale już nie będę tego robić. Ale. Dzisiaj mamy odcinek specjalny. Jak słyszycie, jest ze mną Kuba po raz kolejny i mamy dla was program świąteczny. Teraz, kiedy podcast się ukazuje, mamy, o ile się nie mylę, 10 grudnia, więc jesteśmy już bardzo blisko świąt i pomyślałam, że będzie to dobra okazja, żeby trochę sobie sentymentalnie pogadać o świętach, o tradycjach z moim bratem. Plan dzisiejszy film jest taki, że przygotowałam 17 pytań i jedno dodatkowe na sam koniec, i postaramy się razem na nie odpowiedzieć, ale Ty będziesz dawał jakiś numer od 1 do 17, i w ten sposób będzie uporządkowany nasz dzisiejszy odcinek, bo stwierdziłam, że nie będę układała ich w żadnej sensownej kolejności, tylko pozwolimy, żeby los zdecydował, o czym będziemy mówić. Czy jesteś gotowy? Czy Jestem. cieszysz się na święta? Bardzo. Więc teraz przenosimy się w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Myślimy. Na o... Kamczatkę. Ciekawe, czy ktoś w ogóle zrozumiał. I to wszystko zależy od Ciebie. Wybierasz numer. I zaczynamy. Jeden. No we! to nie miało świetnie, żartuję. Pierwsze jest najfajniejsze pytanie. Jest no. moje ulubione. Pytanie brzmi: Ulubiony film świąteczny. I wybranie jednego to zazwyczaj jest dosyć duży problem. Czekam Więc możemy sobie porozmawiać o kilku ulubionych, ale no myśl myśl. Ja tam wiem, jaki jest mój ulubiony. No twój to jest Holiday na pewno? Albo. Tak. Już wygrałeś. Holiday. holiday. To, holiday. to też lubię. Oglądamy go co roku i on zawsze jest fajny. No i nie, no, dla mnie taką klasyką to jest Kevin. Ale pierwsza część, czyli sam w domu. No, lubię Kevin. Ale, nie, nie, ale ja w sumie od lat go już nie oglądam. No. Jak byłam mała, to rzeczywiście oglądałam co roku. Zaglądaliśmy to cały czas. Ale w nowym Jorku już nie jest chyba taki fajny. Ja jeszcze oglądałem te, tam jest trzecia i czwarta część. Z, jakimś, to jest z innym, aktorem. innym aktorem, to nie w ogóle nie to samo. I jeszcze fajny jest y, to właśnie miłość. Kojarzysz? To jest taki klasyk. Tam jest gra y, Hugh Grant i tam jest dużo takich mniejszych wątków. To jest brytyjski film, ale to jest przed wielu, wielu, wielu lat. Obejrzymy w tym roku, to sobie przypomnisz, bo na pewno no, go kojarzysz. Tytuł I Hugh Granta też kojarzę, ale... Jeszcze jakieś mamy? Nie wiem. Chyba nie. Zawsze jakieś Tylko się obejrzy, nie mogę, nie ale nie mam takiej... takiego... Nie mogę się takiego. Jest dużo takich filmów, typu jakiś tam Świąteczny dom wariatów, czy tam Elf, ale ja nigdy nie byłam fanką o, tych o, o, o tych wyścigach psich zaprzęgów ja to często oglądam. Ja nie znam tego filmu. Ale to jest normalnie fabularny. To jest film, którym psy rozmawiają. To jest film, którym psy mówią. Okej, okay. możemy obejrzeć. Że obe 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 haski obejrzeć. się zapoznaje z Labradorami. Zakochany <laughs> kundel, wersja świąteczna. Ale nie, wiesz co? Jeszcze jest fajny... Ym... O Boże, jak to się nazywało. E e Ekspres polarny. To jest taka animowany. To jest bardzo fajne. I w sumie opowieść wigilijna też jest fajna. A, to. księży złoty kompas. <laughs> tak, bardzo świąteczne. Dobra, następny, wybieraj numer. 3. Proszę, w podobnym klimacie ulubiona piosenka świąteczna. I teraz możemy wybrać w sumie. Kolendy? Czy mamy kolendy? Nie, nie śpiewamy kolendy. Kiedy? Zależy. Czasami się, zależy, z kim jesteśmy na święta. Kiedyś pamiętam, dziadek grał na gitarze, no. to, ale to dawno, to nie pamiętam. Kiedy to Bo było. rodzina od strony mamy zawsze śpiewa kolendy. No. Ale nie mam chyba ulubionej kolendy. Bo właśnie za rzadko, za, rzadko, za rzadko mamy z nimi styczność. Ale piosenek świątecznych słuchamy cały czas. Jakie masz ulubione? Dawaj. Fff. Świąteczna ballada o cyckach. Kuba. Boże, wiecie, co jest najgorsze? Że ta piosenka naprawdę istnieje. Dobra, w sumie to nie wiem. Słuchamy tego Michaela Bublé. Tak, Michael Buble. A jakie masz ulubione piosenki jego? Bo rzeczywiście nie słuchaliśmy w tym roku. Ja tam wszystkie uwielbiam. Holy Jolly Christmas jest spoko. Ja w... White ja nie, Christmas, to ja, tak ja średnio. Nie, nie znam tytułów, ale to cała płyta jest bardzo fajna. To zawsze leci, cały czas to leci u nas w domu w święta. Ja jeszcze lubię Driving Home for Christmas. A to taki sment, sment I Do They Know It's Christmas, ale obie są smutne, więc tak trochę średnio. Jeszcze jest I'm a Little Christmas cracker. Crackhead. I'm a little chris Christmas Crackhead. <laughs> tak, na pewno. No <laughs> dawaj, jakie jeszcze masz? Nie masz takiej jednej ulubionej? Last Christmas! Nie, nie. I mainstream. No ja nie jestem fanką tej piosenki. Czyli Michael buble? No to lubię, bo to cały czas stać, no co. To... Dobrze, następny numer, proszę pana. 17. Mm, czy robisz postanowienia noworoczne? I jeśli tak, czy się ich trzymasz? No, teraz ty mnie zagięłaś. No Po prostu jest prawdę. Nie, no chyba nie robię. Znaczy nigdy nie mam tak, że zapisuję sobie. Wszystko przyjdzie z Ale wiekiem. jak coś mi przyjdzie do głowy, no to staram się tego trzymać. A teraz, jak myślisz sobie o przyszłym roku, jest coś, co ci przychodzi do głowy, że o, to bym chciał, nad tym bym chciał popracować? Tak zupełnie na spontanie? Moja pierwsza myśl to były zawody z kickboxingu. Pierwsze, które mają być w marcu, na które musisz się przygotować, żeby wrócić z nich cały. Yy, Bardzo byśmy chcieli, żebyś wrócił cały, ale w ogóle nasi słuchacze nie wiedzą, że trenujesz kickboxing. Tylko powiedz, że to nie jest tak profesjonalnie, nie że muszą się o ciebie martwić. Nie, no na, raz, na razie nie profesjonalnie, bo to trwa dopiero jakiś czas, ale kto wie. Ale nie, no nie chcę tego robić profesjonalnie, no to całe życie trzeba poświęcić. Ja za to y, robię postanowienia noworoczne co roku, co więcej y, wrzucam je na YouTube'a rok rocznie, więc możecie sobie obejrzeć wszystkie moje postanowienia z ostatnich trzech lat i też y, na przełomie y, grudnia i stycznia pojawią się nowe postanowienia. Jeżeli chodzi o to, czy się ich trzymam, to różnie bywa, ale staram się jak mogę, zobaczymy, bo zawsze właśnie pod koniec roku robię sobie taką rewizję tego, co postanowiłam sobie na miniony rok i czy udało mi się to zrealizować. Bardzo często tak było, że potem powtarzałam te same, bo nadal nie umiem... Y, się ich trzymać, ale no miejmy nadzieję, że z roku na rok będzie coraz lepiej. Kolejny numer cztery. To jest bardzo dziwne pytanie. Jestem nawet ciekawa, co powiesz, bo brzmi ono. Czy jest jakieś miejsce na świecie, w którym chciałbyś kiedyś spędzić święta? W sumie najlepiej święta się spędza chyba w domu. O, i czułam, że tak powiesz. <słuch> Ale jakbyś jak, musiał jak, jak już gdzieś, no to gdzieś gdzie jest zimno jest dużo śniegu. No właśnie, bo teoretycznie żyjemy w klimacie, gdzie powinniśmy mieć białe święta, a nie było nie od lat się to. białych świąt, więc fajnie byłoby pojechać gdzieś, gdzie przed jakiejś Norwegii. Albo właśnie nawet tak już totalnie banalnie do Laponii odwiedzić Mikołaja. No, banalnie. Boże, ja to jestem bananowa. Laponia. Gdzie jest Laponia? W Szwecji. Na górze samej. Tak. Okay. Pojedziemy tam może kiedyś, ale w domu jest spoko. Kolejny numer. Psim zaprzęgiem pojedziemy. <grych> Z się. No dobra, a, y, dwójka już była? Nie. No to dwójka. A to też bardzo dobrze. Powiem ci, że masz dobrą intuicję, bo pytanie drugie było gdzie spędzasz święta? Czy wyjeżdżamy, czy zostajemy no to jak w, to w domu wygląda? zawsze nigdy nie było czy kiedykolwiek byliśmy poza domem święta? Nie. Tylko że w domu w Łodzi i w Zgierzu. W Zgierzu i w łodzi. Zawsze w Zgierzu, bazą w igie... jest zawsze dom. Dom, zawsze dom. I rodzina. Nie, bo nie mamy żadnej rodziny poza łodzią, Łódz, tak naprawdę. Poza no, Łódzkim. Można, no. Nigdzie nigdy nie byliśmy, ani. więc... Tak mi się same, wydaje. Same, jak... A czy może mamy jakąś rodzinę, ale nigdy ale nie, nie byliśmy czy może, na świętach? Może byliśmy nie wiem, jakimś Zakopanem? Ale chyba nie na święta, chyba. Może tak jak na jak nowy go, rok. Po było. świętach no, na no, nowy no, rok, no, coś no, w tym rok, stylu. Next no. number, please. 14. Numer czternaście. Kuba, liczę teraz, że będziesz prawdziwym marzycielem, ale co sprawia, że święta są wyjątkowe? Hmm. O, wiem. No? Takie jedzenie jest tylko raz w roku. <grym> musimy powiedzieć babci, żeby przestała robić w, w, pierogi z kapustami pirogi. z grzybami. Teraz już babcia przestała. Bo ja jej czekam po prostu. Bo nasza babcia generalnie, odkąd jesteśmy weganami, zawsze robiła nam pierogi z kapustami z grzybami, które są pyszne, ale powiedziałam ostatnio właśnie babci, że to jest jednak potrawa na wigilia i musimy trochę ich no. ponieść. Ja cierpię teraz. Tak, ale pomyśl, jakie będą pyszne w święta. Hmm. Ale to prawda, ale co jest jeszcze takie wyjątkowe w świętach? Choinka. To, że, że jest tak pięknie dom tak domu. Dom jest tak pięknie przystrojony i są lampki. Jako hamak no. są lampki i mogłabym mieć cały rok lampki, ale nie chcę, bo chcę, żeby były zawsze wyjątkowe. I że budzisz święta. się, o której chcesz, i nie myślisz, o szkole jest tak ładnie na dworze. No to jest. Lub nie. Lub, nie. Lub jest brzydko <laughs> i pada deszcz. Dla mnie najfajniejsze wyjątkowe w świętach jest to, że wszyscy się tym tak przejmują. Przez tak no, długi czas. Tłumy, tłumy wszędzie w sklepach. Też to, jest, jest, to też jest fajne. Tak, takie, są takie gorączce i to jest spokojnie. No. Nie ma żadnego takiego wydarzenia w ciągu roku, żeby ludzie tak się tam ekscytowali przez tak Czarny długi piątek. czas. Haha ha, 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 Ciekawe, ile było ofiar w tym roku? To można sprawdzić. Weź przestań. Masz jakiś kolejny numer na oku? 11. 11. O Boże, Kuba, ty jesteś jakimś medium. Ty to czytasz? Nie, ja nie bo, widzę. Nie, ja nie, nie mogę tego rozczytać. każdej odpowiedzi, którą dajesz, jest minimalne nawiązanie do tego, o co zapytam Cię w kolejnym, bo kolejne pytanie to jest zapach, który kojarzy się ze świętami. A to jak wstaje zapach kominka zdecydowanie, a na dole zapach choinki. A ja myślałam, że powiesz coś innego, bo jak wczoraj robiłam śniadanie, czy przedwczoraj, to powiedziałeś, że pachnie świętami, a obierałam mandarynkę do śniadania. Jest coś Nie, w tym? Nie, pachniał, bo to chodziło, chodziło mi, że kominek. A... Że tak zimno. <laughs> bo ja tak mam z mandarynką, że jak pierwsze mandarynki się kupię w listopadzie, to jest taki zapach świąt. No. I mandarynki takie goździki. Możemy zrobić takie ozdoby mandarynki z goździkami. Ale w sumie... mandarynkę? Yy, Pomarańczę zmarnuję do tego. A to zamarzesz. Poko? Tak. Okay, dobrze, bo ty jesteś nałogowym zjadaczem mandarynek. Mhm. Kuba potrafi zjeść kilogram. A w lato czereśnie. Next number, please. Ziben. Uwaga! Najgorsza świąteczna tradycja. Najgorsza? Tak. Czy jest jakaś tradycja, której naj, którą najmniej lubisz, teraz w jakiś sposób ci przeszkadza? Orzesz ryb rybna morela. <noise> Może o to, że ryby się je? Nic, ja nic, mi, nic mi na głowę nie przychodzi. Ja tutaj. niestety muszę zdradzić, że. Ja przez większość życia nie lubiłam dzielenia się opłatkiem. Chciałem to powiedzieć, ale mówię, ugryza się więcej. Bo mnie to tak stresowało, jako, w sumie to stresowało jako dziecko. No. Bo miałam wrażenie, że nie mam nikomu nic do powiedzenia. Wy, trzeba było wymyślać inne rzeczy dla każdego. Tak, a miałam wrażenie, że nie umiem nie nie wiem, coś super ciekawego powiedzieć do moich wujków lub kuzynów i zawsze mnie to stresowało no. i marzyłam o tym, żeby opłatek już minął. Ale to nie jest spoko. I usiąść do zupy grzybowej. O ale nie powinno tak być, bo teoretycznie to jest czas, żeby właśnie powiedzieć najbliższym coś od serca. Więc myślę, że postaram się od tego roku być y, mniej y, tak negatywnie wstępna do opłatka, bo jest to ładna tradycja. Oprócz tego, czy jest jakaś beznadziejna tradycja? O Boże, wiem. Jak byłam dzieckiem... O, ja wiem. No, rozbieranie choinki. Chciałam być to jest typowy Kuba. Ja coś mówię, Kuba nagle oświeci go w połowie mojego zdania. I nie jest ważne, o czym nie. mówię. Po prostu... Co? Rozbieranie choinki. Na szczęście mi to od lat nie ma, jak jest rozbieranie choinki, więc jestem wycofana. Dla mnie najgorsze, jak byłam dzieckiem, to było to, że trzeba było... Ym, Wystąpić przed Mikołajem, żeby dostać. Ze Twoich czasów już tak nie było się wcerzucali na prezenty. Jak ja byłam mała, to było tak, że żeby dostać prezent, trzeba było zaśpiewać albo powiedzieć jakiś wierszyk. Ja byłam po prostu chora. Ja płakałam jak przychodził Mikołaj. Ja byłam tak przerażona i tak się kobałam, i tak się stresowałam, że to było naprawdę okropne. ale bardzo lubiłam święta. Right? Następny numer jaki wybierasz? Pięć. Numer 5 to ulubiona potrawa. I teraz uwaga. Pierwsze to będzie wigilina, a drugie to będzie ogólnie świąteczna rzecz. Ale może być jedno. Dzisiaj w święta. Dzisiaj w święta? Bardzo długo jesteśmy wege, to tak różnie bywa z opcjami. Ale Nie, no to... po prostu ulubione potrawy albo ulubione potrawy. No to na pewno na pierwszym miejscu pierogi ex z zupą grzybową. Mm. Bo w sumie grzybową tylko też jemy raz do roku. Tak, tak taką, taką, taką w tym stylu, taką czystą. prawdziwą, z łazankami. Czystą czy to w święta, czy w wigilię? Nie wiem, po prostu się nie, nie pije. Nie u nas się nie pije, ale w niektórych domach to już normalnie jest. No, ale ja nigdy już nie pamiętam, że było święta, a żadne nie, picie. Nie, nie, nic. Czyli grzybowa i pierogi. No, ale tak myślę jeszcze, to lubię kapustę z grochem, ale... No wszystko jest ...tylko mamy. A boczniaki śledziowe? O Jezu, to jest takie... Mm, ale te bez żura... te... czekaj, które? Lubisz też z robią, czy te z rodzynkami? Żur są z żurawiną i z cebulką, albo z rodzynkami i takie bardziej, że są pomarańczowe, które zgłodniałam. Ja yes, to jest żurawiną wolę. Ja oba, uwielbiam je. Ja kocham każde jedzenie. A jakie tak ciasto jemy? O tym będzie sobie pytania. Możemy nie. Ten... Kajmak to na, to na. Wiesz, co jemy od, od dwóch lat? Teraz będą trzeci święta, jak jest orzechowiec. A ten taki ekstra super tak, słodki. To jest najlepsze ciasto, jakie w życiu jadłam. I polecam wszystkim. A to, to męczy tak, męczące ciasto, według mnie to jest takie. To Kresz, słychać. Wiem, ale swędzi mnie. Męczące ciasto. Bo jest za słodkie? Ja potrafię tak. zjeść gotonę. Nawet jak jestem na izona, to jej ja tak go sobie dołożę, bo ono jest tak dobre. A duba przecież jest tak słodkie, jeszcze, że uzależnia. Jeszcze kiedyś lubiłem tą... No znaczy się lubię taką her herbatę... Grudniowa noc? grudniowa noc? ale teraz tego nie pijemy, bo wy no. wybieracie jakieś, kurde, marcepanowe. Kuba, zawsze jest grudniowa noc nie, i Nie, no, zawsze jest wieczór, marcepanowa. Ale ja teraz. najbardziej lubię marcepanową, ale one, to jest zapach, który mi się kojarzy też ze świętami no. I w sumie tyle. Wszystkie potrawy są pyszne. Nie umiałabym wybrać jakby jednej. To wszystko połączone jest takie dobre. A jak byłam dzieckiem, to nie cierpiałam jedzenia na wigilię. Po prostu to było dla mnie najgorsze. Pierog jeszcze ok, ale nie lubiłam żadnych z tych smaków. Najbardziej lubiłam jedzenie w wielkanu, gdzie było wszystkim mięso. A karpia robiłaś? Nie byłam nigdy fanką karpia. Zupełnie. W ogóle nie lubiłam jedzenia z Wigilii. Najchętniej bym nie jadła w ogóle jedzenia z Wigilię, tylko bym czekała do obiadu yy, yy, świątecznego, gdzie była kaczka i wszystkie możliwe niewegańskie rzeczy, więc niestety tutaj hmm. confidential. Następne pytanie? Które mamy? Od... Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Tak, pierwsze, pierwsze, pięć. Ale bravo, no ale powiedz jakiejkolwiek na przykład. niech nie będzie. Dobra, ulubiona tradycja świąteczna. Tradycja? Tak. Na pewno Jakiś nie pe ubieranie choinki. Naprawdę nie lubisz ubierać choinki? No z czemu mi powiedziałaś tego w najgorszej? <laughs> nie, najgorsze jest <laughs> rozbieranie. Okej. Okay. Bo ubieranie to jeszcze. Ale potem rozbieranie to się sypie. Ale ulubiona tradycja. Prezenty. No. Ja bym powiedziała, że w ogóle tradycją ozdoby są moją ulubioną tradycją. To, no. że dom jest ozdobiony, jest moją ukochaną tradycją. Bo same święta nie są Bez aż tak ekscytujące. Nie jak, takie tak, nie są aż tak ekscytujące jak to, że tak się strasznie tam ekscytujesz przed. Bo w sumie na przykład pod, podczas samej Wigilii to nie mam takiego momentu, który jest mój ludzi na poczu jedzenia. No. Powinna to puścić. Rozmowy z bliskimi, jedzenie. No to. Ale fajny jest ten moment, jak dostajesz prezent i nie wiesz, co w nim jest. No pewnie, otwierasz. dlatego niespodzianki są fajne. No. I powinnam dodać dodatkowe pytanie, ale możemy zrobić tutaj dygresję, bo mnie na przykład bardzo wkurza to, że teraz wszyscy robią takie listy Wszyscy... Ale kiedyś też się pisały listy Mikołaja, ale wiesz, pisałeś 40 rzeczy no... i dostawałeś jedną z tych 40. Tak? Wiesz, co ja robiłam? Nie wiem, czy to babcia też tak z tą robiła. mi przynosiła takie gazetki. gazetki z Carrefoura, Tak. Albo z jakiejś... I zaznaczałeś I ja długo pisa... sobie, pisałam sobie K, a ty pisałeś J, bo jako, że Jakub, mhm. y, przy rzeczach, które chcielibyśmy dostać. I tam po prostu ja nigdy nie mogłam się zdecydować, bo dla mnie wszystko to było tak ekscytujące. Było. I ten, nie wiedziałeś, co to staniesz, i to było tak, tak po prostu cudowne. I to było takie na pół jak niespodzianka. Teraz ludzie, mam wrażenie, robią zamówienia, i długo sobie przelewy robić. A tak naprawdę to nie o to chodzi, bo fajne jest to, że właśnie ta osoba, czy znaczy Mikołaj, przepraszam, nie chciałam komuś zerwać teraz życia, ale że Mikołaj sam rozklinia, co powinieneś dostać. No. <laughs> Więc fajniejszy jest jakiś, że ja tam się cieszę ze skarpet, albo z herbaty, jak są jakieś szalone. No z herbaty mniej, ale ze skarpetek jak najbardziej. No właśnie, ja z obydwu, albo z jakiejś książki, bo to są takie rzeczy, które samemu byś, może ci było szkoda kasy, żeby sobie kupić, a mnie tam to zawsze uszczęśliwia no. i właśnie to, że nie wiesz, co tam będzie. No dobra, no to 13. Numer 13. W ogóle to jest przypadek. Pytanie brzmi, najgorszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałeś. Uh. I tak myślałam o tym, w sumie jest mnie głowy. Mi też w sumie. Czekaj, musiałam, muszę się skupić. Może nie najgorszy prezent, ale prezent, z którym mam najgorsze wspomnienie. Okej, okay. Ale A przecież to był wymarzony prezent. To był wymarzony prezent ale mam z nim najgorsze wspomnienie. Gdyż? Gdyż, ponieważ e, pierwszego dnia świąt wszedłem do Karoli do pokoju pokazać jej to jojo i tak się nim bawiłem i odbiło mi się w czoło, właściwie to w Łuk brbiowy. Łuk brbiowy. i sobie rozciąłem, i zalałem się cały krwią, i w sumie za bardzo, za bardzo się tym nie przyjąłem, ale zacząłem płakać, jak mama mnie zobaczyła i wpadła w Mamo histerię. Mama wpadła w histerię, to mi się lała krew po twarzy wtedy... wtedy. Wtedy się dopiero... Y, też przestraszyłem. I pamiętam, pojechaliśmy do znajomych i miszył e, Na krześle siedziałem u nich w domu i miszył głowa. Pierwszy dzień świąt? Pierwszy dzień świąt. Boże, nie pamiętam. No Musiał być dawno, ale też było w domu. Pamiętam. No w domu, no przecież ja byłem już trochę większy. No jak ja tym jajem się bawiłem, to musiałem być trochę no jest 10 lat? No. Ja nie, nie przypominam sobie żadnego najgorszego prezentu. Następny numer, poproszę. 16. To będzie trudne, bo pytanie brzmi... Wyjątkowe wspomnienie ze świąt. Biorąc pod uwagę, że wszystkie święta zlewają nam się w jedno, no i ciężko je tak odróżnić. Ja niestety nic mi konkretnego nie przychodziło do Wszystkie święta głowy. spędzałem w tym samym miejscu, ale takie wspomnienie, nie stricte świąteczne, ale z tego okresu świątecznego, to jak dostaliśmy psa, takiego malutkiego kropusia, kuleczkę z kokardką czerwoną naszej. Pamiętam dokładnie dzień, kiedy ja on też, przyszedł bo do domu. pamiętam, wróciłem z y, tej wigilii klasowej, pokłóciłem się z tą waucie. Tak? To? Tak. Boże, o co? My się nigdy nie kłóciliśmy przecież. I ta, tata potem gdzieś pojechał, zostawił nas, potem wrócił i potem zadzwonił do mofon. Ja odebrałem, i ktoś powiedział, że Mikołaj, i przyszedł kolega taty, y, rozpiął kurtkę i wyciągnął z pod kurtki takiego kropusia małego, białutkiego, co na dłoni się mieścił po czym pobiegł do mojego pokoju i się zsikał na łóżku. A potem leżałam z nim i z tobą na łóżku przez cały dzień się na niego patrzyliśmy. A mm, on spał. Tak. I to było najcudowniejsza kulka szczęścia. Mm -hmm. Ale powiedz mi, czy to było z tobą, jak pojechaliśmy z tatą do fabryki Mikołaja? To ja byłem tam. A ja też tam byłam. Tak? Pamiętam cały koszyk zabawek wyniosłem stamtąd. Tak, pojechaliśmy do fabryki zabawek. Taki koszyk jak ze sklepu, co, co, był pełny zabawek. Boże, to się nazywa Isner rozpuszczanie dzieci. No. Nie róbcie tego. Ale to pamiętam, że to było takie wow, tam wow, no. były wszystkie zabawki. Ale już mam była trochę stara, szczerze powiedziawszy, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc. Właśnie mówisz, że powiedziawszy? Nie wiem, ja tak nie mówię. Niemniej jednak yy, przechodzimy dalej. Czy masz jakieś cyfry? Boże, Karolita. Cyfra. <laughs> czy masz jakąś liczbę 10. Numer 10. Jaką macie choinkę? Czy jest żywa, czy jest sztuczna? Kiedy ją ubieracie? Kto ją ubiera? Jakie macie ozdoby i kiedy ją zdejmujecie? Czas to jest pytanie start. do nas, tak? Czy do... No, do, no nie wiem, mamy jedną. <grym>, że weter. E, no to zawsze ma. Zawsze... Prze... Krótka przerwa. Moi drodzy, napiszcie teraz, jaką macie choinkę? E, no to zawsze żywa, zawsze. I zawsze jest e, nie bardzo wysoka. Się, w sumie jest wysoka i szeroka. E, tata Taka, to zawsze miał taką zajmuj... zasadę, żeby wybrać taką brzydką choinkę, której nikt nie chce kupić, więc. Ale mówię serio, że tak, tak było, tak, też, tak, ja. że myślałam sobie, pewnie nikt nie będzie takiej chciał, więc kłóbaliśmy też taką krzywą, mhm. ale ona zawsze była właśnie taka dosyć krótka i szeroka tak. i była na podwyższeniu zazwyczaj, ale teraz, mhm. skąd jesteśmy w domu, no to... To zajmuje nam pół tak. salonu. Tak, i zawsze jest żywa i zawsze była w sobotę przed Wigilią, czyli jakby tydzień przed Wigilią. No teraz chyba wcześniej będzie. Teraz będzie wcześniej, no bo sobota jest dwa dni przed Wigilią, więc się nie zdążymy nacieszyć. No, a tak i kropuś zawsze zjada przecież z choinki, bo mamy tak, że tak. choinka nachodzi na, trochę na kanapę, i krapuj zjada zabawki z niej. Yy, mamy i... drewniane, nie tak, mamy bombek tak. nigdy. Od zawsze mieliśmy zabawki drewniane. drewniane. Czasami jakieś bombki, ale też takie na papierowe. Na przykład, na przykład jak ktoś dostał bombkę. Tak, takie pojedyncze. Tam okazji, takie malutkie, no to tak. Albo na przykład jakieś takie aniołki pojedyncze, ale nigdy nie mieliśmy normalnych bombek takich mhm. szklanych. Szklanych? Chyba to jest szklany. Jesteśmy bardzo mądrzy dzisiaj. Ale tak, i choinka jest u nas bardzo długo. Zazwyczaj chyba do trzech króli jakoś w, w styczniu się ją zdejmuje. Bo on bo, bo zawsze kupujemy no. taką, która nie kuje i się długo trzyma. No jodłę. A, no widzisz, nawet nie wiem takiej rzeczy. W każdym razie... Bo są jodły i świerki się kupuje na święta. Jeżeli teraz mamy dziesiąty to znaczy, że już niedługo kupujemy choinkę i będzie o tym odcinek vlogmasa, więc mam nadzieję, że podołamy temu zadaniu Kubuniu. Także trzymamy tak, kciuki tak jest. za nas. Mm. Następne. Dziewiąte było? Tak. Dziewiąte nie było. Uwaga. Naj... A, mogę się dowiedzieć, co powiesz. Najlepszy prezent, jaki kiedykolwiek dostałeś. Możemy w ogóle pogadać o, najfaj... o fajnych prezentach. Takich, takich wow. Takich wow, że wow, czy wow, że... Wow, że wow, czy wow, że wow. Myślę, że wow. Ja wiem, co ty powiesz. Ty na pewno miałeś taki wow, jak dostałaś telefon, taki pierwszy, pierwszy nowy telefon. Samsung o mnie. Nie, chodziło tak, mi o iPhone'a. Ale najbardziej się cieszyłam, jak dostałam Samsunga o mnie. Mówiłaś w tym iPhoneie strasznie długo. I wtedy się po prostu padłam tak. I Ja dokładnie miałem tyle lat, jak też sam iPhone'a. Ale ty wiedziałeś? Nie wiedziałeś, też, nie też, też ja padłeś, bo w, w zeszłym roku, jak ty dostałeś. Tak, tak. Ale takie starsze rzeczy, to ja mam inne takie wow. Jak dostałam pierwsza rzecz, którą dostałam, taką, co po prostu nie mogę wierzyć, to dostałam keyboard. Miałam wtedy 13 pamiętam, albo 14 pamiętam. lat. No. I, I też taka jest historia, że pamiętam, że dzień wcześniej zachowałam się jak jakiś głupi bachor, bo mama powiedziała mi, bo chyba chciała, nie wiem, chciała, żebym się bardziej cieszyła następnego dnia. Ja Powiedziałam, że go nie dostanę. I ja w płacz w aucie. Że nie dostanę keyboardu, a się okazało, że dostanę, więc trochę wstyd karo. Ale m, dostałam też Samsunga o mnie. To był pierwszy smartfon. Że potem ktoś, mi, którego mi ktoś potem ukradł. Jeżeli słucha nas ktoś to ukradł tego Samsunga, to dzięki. Nie robimy cię. <grych> tak się nie robi, się nam oddać. Ale rzeczywiście, jak dostałam iPhone'a piątkę, to było... Który nadal żyje. To było I teraz w drugiej liceum. Marceli z niego korzysta. O, to fajnie, dobrze wiedzieć. Marceli, że słuchasz naszego podcastu. <grym> Miłego użytkowania. Ale y, to była piątka i to było w drugiej liceum. Więc ja dostałam później niż ty iPhone'a Kubeniu. Tak? Nie, w pierwszej liceum dostałam no na święta, czyli rok jakby rok później. Rok, dostałaś, jak no, później później miałem 17. A, tylko że właśnie problem polega na tym, że mówimy w kółko o takich, wiesz, drogich prezentach, a czasami takie, jest, że te mniejsze rzeczy nas tak samo powinny uszczęśliwić. Na przykład deszce dostałam. Cięż, o, Ciężko mi jest jakoś tak sobie przypomnieć te wszystkie prezenty. Z takiego dostałem, takiego mniejszego. Jak o, wiem, no, ty prezent. No. Od Wojtka koszulka. Jaką dostać koszulkę? Zresztą z przodu jest napis Colgate, a z tyłu mój wzrost, waga i jeszcze jedna Sprawa. Sprawa. Ale w ogóle wiesz, że Colgate y, jest. Nie wiem, Colgate. No to w hiszpańsku, hiszpańsku jest wycofane, bo to znaczy, powieź się, Pozdrowa. Ale y, no właśnie, bo takie małe rzeczy są super. Teraz nie no. chciałabym w żaden sposób urazić nikogo, kto kiedyś dał mi prezent, dlatego że ja się zazwyczaj cieszę z prezentów, ale na przykład pamiętam, jak byłam mała, dostałam od dziadków, czy tam, nie wiem, ale to było z, z tej gazetki babci, dostałam y, koło garncarskie i robiłam swoje własne miski. Serio? No, to było czadowe. Albo dostałam kiedyś krosno do tkania, którego nigdy nie użyłam. Yy, ale to nieważne. Dostałaś I... maszynę, a nie. Dostałam grę, dostałam czadową grę, powieści z Narni i pamiętam też nie umiałam w to uwierzyć. No. Ja też to no, pamiętam na święta dostałem no. te Star Wars Knights of the Old Republic. A ja jeszcze dostałam y, Monopoly z kartą, też bardzo chciałam dostać. No, to Kludo też jest moją ulubioną grą, i musimy pograć teraz w święta, bo dawno nie graliśmy, to jest super. Ale powiem ci, że teraz tak próbuję rozkomienić jakieś takie mniejsze prezenty i Dużo się dostała jakiś piżam. No I tak, zawsze wszystko wiadomo. sprawia frajdę. No tak. Po prostu jest fajnie że lubi prezenty. Prezentów, no właśnie, 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 exactly. No dobra, następne pytanie. Następne e e e Eight. Właśnie było teraz. Nie. Czy teraz było nine? nine? Aha, to ja ci przeczytałam eight, więc teraz będzie nine. Okay. Uwaga, akurat idealnie się wpasowuje, bardzo dobry instynkt. Czy wolisz dawać czy otrzymywać prezenty? Nie, proszę cię. Nie, 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 nie oszukujmy się, ale. Niestety, przykro, prawda jest taka, że raczej większość. No nie, nie będę uogólniał, ale ja wolę dostawać. Ale też lubię dawać. No, jak mam... Przede wszystkim, jak jest to coś super oryginalnego i jestem podekscytowany. Ideą tego, nie, że ta osoba i, się i, ucieszy. I, te, i reakcji tej osoby, nie mogę się czekać. No, ja powiem ci, że przez całe życie obwio, że wolałam dostawać prezentę, teraz, jako, już jestem już stara, to na przykład mnie, ja, ja mogła nie dostać prezentu, bo mnie tak ekscytuje to, jaka będzie reakcja osoby, która dostanie no, mój genialny prezent, że to mi daje o wiele większą frajdę, niż samo dostawanie, bo no, ja się ucieszę i tak ze wszystkiego, ale w ogóle właśnie wcześniej mówiliśmy o tym i uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne. i też o tym mówiłam w zeszłym roku w vlogmasie, że Ludzie gdzieś tam zapomnieli, że w prezentach chodzi o to, żeby pomyśleć o drugiej osobie, żeby kupić coś, co przyszło ci na myśl, kiedy planowałeś uszczęśliwienie tej osoby. I to daje największą frajdę, a robienie takich prezentów na odwalsie, albo robienie z tego wielkiego halu, że on nie, nie wiem, co kupić danej osobie, to jest smutne, bo powinniśmy wśród najbliższych właśnie wiedzieć, co chcą, albo po prostu posiedzieć i się zastanowić, co może sprawić tej osobie radość, a Niestety mam wrażenie, że za dużo osób podchodzi tak do tego jak do przykrego obowiązku. A ja uważam, że to jest smutne. Na przykład nie mogę się doczekać osiemnastki Maćka. Tego kolegi? Tak, jak zobaczy prezent. A już macie pomysł? Tak. A chcesz powiedzieć? Nie, nie możesz. Nie, możesz, bo... nie mogę. Może <laughs> przypadkiem ktoś to usłyszy. Maciek chyba słuchał poprzedniego. A no właśnie, no to słuchaj, Maciek. Musisz poczekać. Tak. Ale ja tak samo nie mogę się doczekać, aż wy, moi drodzy najbliżsi. Zobaczcie, co wymyśliłam na święta, bo to jest najlepsze. Ja część. też nie mogę doczekać Twojej reakcji. A, widzisz? Ja teraz też to, to podekscytowane maksymalnie. E, no bo okay. każdy lubi jednak te prezenty dostawać. No to nie będzie 15. Numer 15. Co jest fajniejsze? Oczekiwanie do świąt, czy święta same w sobie? Święta same w sobie, bo jak się czeka do świąt, na przykład teraz, to teraz jest dużo rzeczy do robienia w szkole. <laughs> no tak. I chcesz, żeby to już się skończyło? A ja powiem, że mam odwrotnie. No bo ty teraz no to wiesz. Bim nie mam was. szkoły. Dzięki. Wszystko wyjawiłeś, wszystko, wszystko teraz wszyscy wiedzą. No. Nie no, ja wolę oczekiwanie na święta, bo mam wrażenie, że jak już są święta, to rzeczywiście jest święta, święta i po. Że już, jak już są święta, to tak to mija szybciutko, a przed świętami jest tak, że właśnie kupujesz prezent, się tak studiujesz, ubierasz choinkę, ubierasz dom, jest takie, uuu święta, pieczesz ciasta, pieczesz pierniczki i w ogóle. Przy czym nigdy nie pieczymy pierniczków. Czemu Co ty dał? Ja przecież zrobiłem rok temu. Wegańskie? No. Yy, to zrobisz w tym roku też ze mną? No. I o tym vlogmasa? No. a one były się... do marca i siedziały w tej puszce i były tak samo dobre. A robi to się yy, z wyprzedzeniem? Można zrobić? No najlepiej, bo jak tak z miesiąc są zrobione, to są najlepsze. Dobra, to robimy na początku grudnia i okay. nagrywamy to. Może jakiś sprawdzony przepis? Czy spróbujemy zrobić teraz jakieś takie zdrowsze? Miem, jakieś pierwsze, lepsze. Może zrobimy teraz jakieś zdrowsze, jakieś bezglutenowe. Tak, mhm. Bez cukru mące... i bez oleju. Proszę, mm. zróbmy z żelków. Z żelków. <laughs> nie cierpiesz żelków. Um, ja wolę oczekiwanie do świąt. Zdecydowanie. Święta też nie są złe, ale zawsze te kilka dni przed świętami są najfajniejsze. Plus też ja przez ostatnie lata przyjeżdżałam tak na ostatnią chwilę. Więc w zeszłym roku przyjechałam dwa dni przed Wigilią i to było niefajne, bo nie miałam czasu się tak poekscytować tą atmosferą, a teraz już wszystko powoli jest zapalone. Tak fajnie jest chodzić po mieście, gdzie jest wszystko w no, światełkach. się świeci, galeria, manufaktura. A jak jest w Edynburgu? Zarębiście. Byłeś kiedyś na Christmas Market? Nie byłeś nigdy. Ja nie byłem, byłem później. Ja teraz będę przez chwilę. O, dla wszystkich słuchających będę już niedługo vlogmasy z tego, bo, bo będę dokładnie za cztery dni, jak teraz jest to. Za 3 dni. Co? Od teraz jedę do... Od, od publikacji. A. Za dwa tygodnie i dwa dni. Za dwa tygodnie pojutrze. Więc będą ładne nagrania, bo w Edynburgu jest magia. A wiesz, że będzie jarmark bożonarodzeniowy w Łodzi? Przy pasażu Schillera? Tak. No. Widzę, um, już chyba w nawet w tamtym roku było. też było takie budki. A, no może, ja nie byłam, więc chętnie się przejdę. Był jakiś ser, kiełbasa, smalec z chlebem. Smalec, piwo, pierniczki. O, legańskie piwo, jedyne. Ostatnio był jakiś festiwal piwa, i wszędzie wszystko było. Tak, były... było dużo. No. Ale wracając do świąt to lubimy i oczekiwanie, i święta, ale ja generalnie wolę oczekiwanie i, A, wolę, i lubię y, się nastrajać i słuchać sobie y, Michaela bubble, bo już można. Stwierdziłam, że od 1 grudnia można i słuchamy na okrągło. Dobra, poczekaj, czy zostały nam jeszcze jakieś pytania, czy tylko bonusowe? A, już wiem! Ulubiony słodycz lub deser świąteczny, tak zwany treat. Masz coś takiego? Treat? Treat? I don't know. Bo to nie jesteś słodyczowy. I'm, I'm not. I'm not. Uh... You're not a Swedish person. Swedish person. Ja kocham orzechowca. No dobra, a u nas cukierku się i tak nie je. Te pierniczki też są spoko. No pyszne Takie są. Dźwięce, jakiś czas. Pyszne, pyszne sobie. są. I co jeszcze się robi z ciast? Piernik. Jedyny piernik, jaki lubię, to jest ten wegański. Ja nie lubię piernika. Ja no, też nie lubię piernika, ale ten jest dobry. W tym roku też robimy makowca. Z baraków. On jest z pomidorami i z bananem, a nie czuję ani tego ani tego. Wszyscy myślą, że jest normalny piernik. To jest po prostu A ja nie przypada, nigdy nie lubiłem piernika. A nawet tego wegańskiego. Wiesz, jak on podbił Madryt w zeszłym roku? Wszyscy znajomi to jedli. Bo Zrobiłam dwa razy nawet w Madrycie piernik. Ja, gdzie nie piekę ciast. To po prostu było coś. Dobrze. Ostatnie pytanie. Last cue. Właśnie zmieniłam zdanie. Postanowiłam, że będą dwa ostatnie pytania. No jest to nie jakieś takie trudne do odpowiedzenia. <laughs> będą <jak> będą z matmy. <laughs> Pierwsze jest takie. Jaki jest twój wymarzony prezent pod choinkę? Taki abstrakcyjny. Abstrakcyjny? Tak. Bo nie mów teraz, bo nie robimy sobie listy, jak już ustaliliśmy, robimy niespodzianki, ale jakbyś miał tak po prostu powiedzieć coś takiego totalnie od czapy. A co poprosiłbyś Mikołaja? Nieskończoność pieniędzy. Boże, dobijasz mnie. <grym> Kuba jako reprezentacja pokolenia Millennials y, poprosi o kupę Minimna hajsu. Okrym. Czy Miała. to jest Twoja ostateczna odpowiedź? Nie. E, wycieczkę dookoła świata. Zbióra podróży. tak. Nie no. A taka wycieczka dookoła świata byłaby fajna. No, też tak myślę. Albo yy, na przykład o, mm, wiem, dawaj. wyjazd na helisking. Że cię helikopter wywozi na góry i zjeżdżasz w takich miejscach, gdzie nawet nie planują zrobić stoku kiedykolwiek. A mają, masz ubezpieczenie? To ja nie wiem. Wiem, że to jest fajne i że to istnieje. Dobrze, a ja bym chciała dostać yy, maszynę, która smaży w powietrzu. Moje marzenia bardzo, są bardzo przyziemne. To Co? się nazywa air fryer. A, o tym To jest coś. Że to jest... Chipsy z ziemniaków, by stłuczyć. Tak, wrzucasz, wrzucasz chipsy i ci to powietrze robi z tego chipsy. Wrzucasz chipsy, boże karo. To jest dziwne. Wrzucasz ziemniaki i robi ci chipsy. I potem możesz sobie na przykład skropić to oliwą na koniec, żeby były takie w no, końcu kurcze frytki. Muszą być tłuste, ale. A bym wrzucił kurczaka, tam też by się usmażył Miał być od razu chicken jerky mhm, Karmę dla psa. No, ale tak, inne takie marzenie z serii y, Jestem mi z Polonia to byłoby na przykład, żeby y, zafundować jedzenie wszystkim y, psiakom. Ale nie wiem. A, bo to w tą stronę. Wiesz, można też sobie życzyć coś dla innych. Wieszcze Wiesz jakiś pomysł? Tak. No, dawaj. American Pit Bull Terriera albo Amstaffa z schroniska. Dobrze. Dobrze. Zajmiemy się tym, a nie wiem, czy takie w ogóle psy istnieją Sam w schroniskach. w schroniskach. No, myślę, że wzięcie psiaka ze schroniska to jest dobry pomysł ja na nie prezent. Zgodzę. Nie, dlatego, że mamy pieska, który wymaga jeszcze opieki. Niemniej jednak, ostatnie pytanie jest już totalnie w stylu Miss Polonia. To jest, gdybyś mógł o pierwszej gwiazdce pomyśleć jakieś życzenie dla świata, co by to było? Masz teraz swój czas antenowy. Pamiętaj, be careful what you wish for. Otwórzcie oczy. Jakub Coelho. Jakub Neistat Koelu. Neistat, no, tak. Jakub Kouczakoelu. No, a ja bym powiedziała też, żeby ludzie bardziej byli świadomi tego, co, co robią co na robią. co dzień. I bardziej z przemyśleniem podchodzili do swoich zwykłych decyzji. I bardzo mi się podoba taki e, cytat, który jest w, e, na kubeczkach Foresta, który brzmi: Be kind to every kind. Czyli bądź Głębokie, bardzo dobry bardzo. dla każdego gatunku. Bądź dobry dla każdego dobry. <laughs> na górze róże, na górze róże, no, Mam Alzheimera, na górze róże. Bądź rodzaj dla każdego rodzaj. O, Boże, jestem taka głodna. Ja też. Nie możemy tyle gadać o potrawach wigilijnych. Myślisz, że już wyczerpaliśmy temat. Powiedz, chyba teraz masz, masz chwilę, ja żeby. Chciałem coś powiedzieć. No A, powiedz. Jak gwiazdka się ten, tak, pierwsza gwiazdka, żeby Six Nine wyszedł z więzienia. Ale może on zasługuje na bycie w więzieniu. No dobra, ale niech tylko wypuści płytę, którą miał wypuścić w piątek. A świątek. czy jego płyta ma jakieś przysłanie? Nie, ale nazywa się Dummy Boy. Super. Mam jeszcze pomysł na jedno pytanie dla ciebie. No. Wyobraź sobie. Że przed Tobą, nad Tobą nagle zjawia się jemioła. Czy jest ktoś, pod kim chciałbyś stanąć pod tą jemiołą? Muszę odpowiedzieć, bo to będzie zdaniem finałowe, więc wiele, wiele, wiele znaczy to odpowiedź. A niech się ludzie zastanawiają. Tak! <laughs> Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie dzisiejszego świątecznego odcinka. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku. A tak serio, to możesz złożyć jeszcze życzenia, widzę, bo przecież pewnie jeszcze złożysz we vlogmasie. Złożę. Ale masz jakieś no, jedno życzenie, które chcesz złożyć? Bądźcie że... zdrowi. Tak. Bądźcie zdrowi, a ja wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. I trochę mnie dobija fakt, że teraz na koniec mam wrażenie, że weszło w nas życie. Właśnie w tym zakończeniu. Ale powiem wam, że Kuba przyjechał specjalnie na dzisiejsze nagranie. Prosto z łodzi, prosto po szkole. Ma jutro test, a mimo wszystko postaram się poświęcić swoją wolną chwilę na to, żeby odpowiedzieć na kilka pytań. Um, więc mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Tak jak zawsze przypominam, że mojego podcastu możecie wysłuchać na Spotify, na iTunesie, w aplikacji podcasty oraz na moim kanale na YouTube Karolina Sobańska. Każdy podcast ukazuje się w poniedziałek o godzinie... 16. i zapraszam was też na mojego Instagrama, Karolina Sobańska Podcast, gdzie z wyprzedzeniem wrzucam informacje o tym, kto będzie gościem, albo jaki będzie temat odcinka i czasami zadaję wam też pytania, żebyście mogli mieć wpływ na to, o czym będziemy rozmawiać. I jeszcze przypominam, że jeżeli macie chwilę i słuchacie mojego podcastu na iTunesie, to możecie zostawić tam ocenę i kilka słów recenzji. Bardzo mi to pomoże i będzie mi bardzo miło, bo dzięki temu więcej osób może trafić na mój podcast, ponieważ pokazuje się on wtedy w proponowanych, czy też w rankingach z danej kategorii i jest to, tak jak mówiłam, bardzo miłe. Jeżeli słuchacie mnie na Spotify, to możecie tam zaobserwować podcast, na iTunesie możecie dać go do swojej biblioteki, no a na YouTube, oczywiście możecie dać y, klasycznego suba. I nacisnąć dzwoneczek. Tak, to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie naciskacie dzwoneczka, to nie jest powiedziane, że informacja o nowym filmie pokazuje się na Zbawianie. waszej Planszy głównej. Ja sama nie mam, nie klikam tych powiadomień właśnie czasem się dziwię, że nie wyskakują mi pewne, pewne filmy. Także to jest bardzo dobra wskazówka. Oczywiście zapraszam wszystkich do obserwowania mojego brata Jakub Sobanski na Instagramie i na, do subskrypcji jego kanału na YouTubie, na którym nic nie ma, ale może doda mu zachętę do tego, żeby coś zacząć wrzucać. Jest to kanał, który nazywa się? Tak, jak się nazywam. Jak się nazywasz? Wracając do tematu, to na mojej stronie karolina.sobańska.com macie podcast, w którym napisałam Wam, jakie są pytania dzisiejszego odcinka i możecie sobie um, użyć ich na przykład do jakiegoś swojego filmu, czy swojego wpisu na blogu, czy do swojej zabawy ze znajomymi, żeby opowiadać o świętach. Także jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia już niedługo. Pa! Pa!